Cześć, witam serdecznie, Matej z tej strony. Zobaczcie, kolejna nowość GAB001. Dwie odsłony nowości zegarka, w którym po raz pierwszy zastosowano pasko bezel, czyli takie rozwiązanie, które do tej pory w zegarkach G-Shock nie było spotykane. Mamy tutaj bardziej podstawowy moduł, seria GA, ale literka B podpowiada nam, że mamy tutaj również system Bluetooth. Otóż właśnie nowość GAB001 współpracuje z darmową, dedykowaną aplikacją Casio Watches i to właśnie ta aplikacja odpowiada za współpracę z tym modelem, za jego obsługę oraz automatyczną kalibrację czasu. I zobaczcie, co się dzieje. Po raz kolejny mamy sytuację, gdzie podstawowa seria staje się nieco bardziej zaawansowaną, czyli dołączany jest tutaj system automatycznej kalibracji czasu. Nadal pozostajemy przy zasilaniu baterią. Nie ma tutaj ładowania solarnego, brakuje TAF Solar. Natomiast mamy baterię, której żywotność producent określa na około 2 lata. Natomiast automatyczna kalibracja czasu, czyli coś, co do tej pory, czy wcześniej w zegarkach G-Shocka było spotykane naprawdę bardzo, bardzo rzadko. I tak jak ja wcześniej gdzieś zakładałem, osoby, które śledzą mój kanał, moje wpisy, czy czytają moje artykuły, doskonale wiedzą, że moim zdaniem system Bluetooth jest bardziej, jeżeli chodzi o automatyczny system kalibracji czasu, jest bardziej skutecznym systemem, aniżeli Multiband 6, gdyż nie ma tak wielu czynników zewnętrznych, od których uzależniona byłaby taka kalibracja czasu. Mamy przed sobą nowość. Nowość w dwóch kolorach. G-Shock Polska, wielkie, wielkie dzięki za użyczenie kolejnej nowości do nagrania. Zobaczcie. Wersja czerwona, czyli zakładam, że będzie czwóreczka. Dokładnie mamy GAB001-4AER, oznaczenie modułu 5690. I to jest ten model, który dosłownie skradł moje serce, jeżeli miałbym decydować się na kupno zegarka z serii GAB001, to na pewno postawiłbym na czerwień. Z drugiej strony nieco bardziej futurystyczna odsłona GAB001G2AER 5690, czyli funkcjonalność absolutnie identyczna. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, który z tych dwóch konkretnych zegarków, konkretnych kolorów zdecydowanie bardziej do Was przemawia. Do mnie absolutnie ta czerwień. Mamy tutaj również jakby różnicę, jeżeli chodzi o użyte materiały. W sensie takim, że ta wersja G, czyli taka ta turkusowo-zielonkawa, jest w niej zastosowano taki transparentny bezel i pasek, w którym następuje kolorystyczna gradacja. Oznacza to, zobaczcie, że im bliżej końcówki paska, tym bardziej staje się on ciemniejszy, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. I myślę, że jest to ciekawe rozwiązanie, chociaż nie wiem, czy kolorystyka w takich żelkach ulega zabarwieniom, natomiast niewątpliwie jest to ciekawe rozwiązanie, takie modowe trochę bym powiedział, gdzie mamy czarną sprzączkę, czarną szlufkę i to fajnie zgrywa się z tym ciemnym wypełnieniem, z tą gradacją koloru, która postępuje w kierunku właśnie zakończenia paska, w tym wypadku do pasko bezela, w tym wypadku do szlufki i sprzączki. Bardzo podoba mi się kształt samej szlufki. Zwróćcie proszę uwagę, on jest taki o nowym kształt jakby zupełnie nowy, a absolutnie dynamiczny i fajnie, znaczy bardzo przyjaźnie dla oka komponuje się z całością, nadaje, jakby podkreśla ten futurystyczny wygląd tego modelu. Nowość, o której wszyscy mówią, nowość, o której wszyscy piszą, pasko bezel. Czyli zobaczcie, mamy tutaj, producent poszedł w stronę, nie wiem, czy to jest dobra strona, czy to jest zła strona. Nie wiem, jak będzie z dostępnością części. Podoba mi się sam zamysł i sama koncepcja wprowadzenia nowej idei, która będzie stosowana w zegarkach G-Shock. Natomiast jeżeli chodzi później o gdzieś tam indywidualną zmianę zegarka, jeżeli chodzi o dopasowanie tych części zamiennych w celu stworzenia własnej kompozycji kolorystycznej, no tutaj już myślę, że będzie to troszeczkę bardziej ograniczone. W tych standardowych modelach, pamiętamy, mieliśmy bezel, a także pasek, przy czym pasek składał się z dwóch niezależnych elementów, czyli mogliśmy sobie zamontować pasek na przykład czerwony, granatowy i żółty bezel. W tym wypadku chyba takiej możliwości już niestety nie będzie. Kolor 4, końcówka AER,
kolorystyka Mistrzostwo Świata. W sumie szkoda, że nie mogłem przygotować dla Was dzisiaj mojego czerwonego GBDH-1000, byśmy sobie tą czerwień porównali, ale ta jest bardzo, bardzo atrakcyjna, bardzo ładnie zegarek się prezentuje. Nowość, zobaczcie. Widzicie te elementy tutaj. Mamy śrubkę, wyraźnie idący podział i z drugiej strony dokładnie to samo. Podział, śrubkę. Co więcej, element, który znany jest z serii Gulf Master, przede wszystkim boczne mocowanie za pomocą dwóch śrubek z jednej i z drugiej strony, co powoduje, że wedle zamysłu producenta zegarek zdecydowanie bardziej przylega do nadgarstka i zdecydowanie lepiej się na nim układa. W tym konkretnym modelu będzie to zdecydowanie bardziej widoczne, ponieważ użyte są tutaj te elementy wykonane z tej półprzeźroczystej żywicy. I tam chyba jeszcze jeden taki model nas czeka, czarny z czerwonymi wstawkami i jeśli się nie mylę, to właśnie te elementy będą w innym kolorze i to wtedy buduje taką niesamowitą atmosferę bardzo futurystycznego zegarka. I bardzo mi się akurat to rozwiązanie podoba. Myślę, że będzie to trwałe rozwiązanie. Natomiast tak jak wspomniałem, kwestia jakby personalizacji zegarka może być tutaj zdecydowanie bardziej trudna. Jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, zobaczcie, on swoim usytuowaniem przypomina wyświetlacze stosowane chociażby z wersji GA2100, GM2100, czyli oktagon, tak? Natomiast jest pewna nowość, zobaczymy, który będzie bardziej czytelny, bo akurat są dwa wyświetlacze negatywowe. No i teraz znowu to jest kwestia Waszych komentarzy, że oczywiście pozytywowy wyglądałby zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepiej wyglądałby na pewno w przypadku dokonywania odczytów, natomiast jeżeli chodzi o totalny wygląd całego projektu, moim zdaniem niestety negatywowe wyświetlacze mają to do siebie, że wyglądają zdecydowanie lepiej. Aczkolwiek oczywiście podzielam Wasze zdanie, ja już w tej chwili niestety bez okularów trudno mi dostrzec jakieś małe znaczki oznaczenia. Natomiast cały projekt zyskuje na pewno, jeżeli chodzi o estetykę projektu i całkowity wygląd zegarka. Ale myślę, że ta wersja będzie bardziej widoczna dla przedstawienia przed obiektywem mojego aparatu. Zobaczcie, część indeksów jest w kształcie takich trójwymiarowych kółek. I to również moim zdaniem zaczerpnięte jest gdzieś tam z Galvmastera GWN1000, GWNQ1000. Bardzo mi się to podoba. Takie niespotykane chyba do tej pory elementy oznaczeń indeksów dla dwunastki, szóstki, trójki i dziewiątki, ale te takie wręcz kosmiczne bym powiedział, gdzieś tam kojarzą się z jakimś statkiem kosmicznym, z przyszłością i w ogóle elementami science fiction, przynajmniej dla mnie. No i ten wyświetlacz, tutaj mamy pewną nowość, o tym zacząłem mówić, tylko proszę, zobaczcie. Użycie lewego górnego przycisku w trybie godziny pozwala na zmianę wskazania tutaj górnej części wyświetlacza, a to oznacza, że mamy inaczej zapisany dzień tygodnia. Saturday, wielkie S, mniejsze A, dwunastka. To jest taka nowość. Osobiście bardzo mi się to podoba. Nowością jest również jeszcze ta tarcza trybów. Ona również gdzieś kojarzona może być z taką przyszłością, z filmami science fiction. Zobaczcie, ona jest ruchoma. Oczywiście w tym wypadku jest taki element tutaj zabarwienia na kolor taki turkusowy i przy przechodzeniu przez poszczególne funkcje ta subtarcza będzie nam pracowała. Oczywiście będzie się przesuwał. Ten element, zobaczcie proszę, to jest coś nowego, coś ciekawego, coś co może się absolutnie podobać. Funkcjonalność. System Bluetooth, współpraca z, tak jak wspomniałem, aplikacją Casio Watches. To pokażę w drugiej części filmu, nie jest to zbyt skomplikowane i na pewno każdy sobie spokojnie poradzi. Funkcjonalność też bardzo prosta. Jest pewien element, o którym za chwileczkę powiem, co do którego nie jestem pewien. Niestety nie miałem możliwości testowania zegarka, czyli noszenia go na nadgarstku i sprawdzania. Być może ktoś, kto pokusi się o zakup tego modelu, będzie w stanie uzupełnić tą recenzję swoim komentarzem. Czyli tak jak wspomniałem, zobaczcie, lewy górny przycisk, tryb godziny. Zobaczymy, może jeszcze tak. Nie. Pozostaniemy przy tym modelu. Pozwala na zmianę wskazania. Mamy tutaj w tej chwili godzinę w trybie cyfrowym i dzień tygodnia z oznaczeniem czy numerem dnia miesiąca, upływające sekundy. Dobra, tryb ustawień.
Dłuższe przytrzymanie lewego górnego przycisku Adjust, Set, wchodzimy w ustawienia. Wskazóweczki nam się ładnie przesunęły, mamy Paryż. Prawymi przyciskami Light i Start zmieniamy sobie wskazania dla miasta Home Time. No i Mode przesuwamy sobie dalej. Miga nam ikonka DST. Auto, oczywiście system Bluetooth zalecane jest ustawienie auto, zdecydowanie ułatwia to póki co istniejącą zmianę czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Gdybyśmy chcieli dokonać zmiany, to prawym przyciskiem on, off, auto. I jedziemy dalej. Mode, ustawienie sekund i teraz pamiętamy, reset sekund do 30 nic nie zmienia, natomiast do 29 sekund nic nie zmienia, od 30 sekund reset powoduje zmianę 1 minuty do przodu. Czyli ustawiamy sobie, czy resetujemy sekundy, mode, mamy tutaj możliwość ustawienia godziny, oczywiście posługujemy się tutaj prawymi przyciskami, dalej minuty, dokładnie ta sama sytuacja i przechodzimy do roku. Prawy przycisk 23, 22, czyli dokonujemy zmiany prawymi przyciskami, to doskonale wiecie z innych modeli zegarków Casio G-Shock, miesiąc, proszę bardzo, zmiana, dzień miesiąca, 12, 11, 12, 13, więc też prawe przyciski tutaj dają radę absolutnie, tryb wyświetlania 12-godzinny, wtedy pojawiać się będzie literka P jak PM, zmieniamy na 24, taki tryb lubię najbardziej, jedziemy dalej. Nowość, format daty. Mamy możliwość wyboru jednego z dwóch formatów daty. Miesiąc, dzień, dzień, miesiąc. To też jest nowość, która od pewnego czasu pojawia się w większości nowych propozycji ze stajni G-Shocka. Nawet tych podstawowych serii GA. Zobaczcie, proszę, jak fajnie tutaj rozwija się nam ta podstawowa seria. Możliwość zdefiniowania czy wyboru jednego z pięciu zdefiniowanych języków. Nie ma polskiego, angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski. Więc tak to wygląda, jedziemy dalej. Dźwięk przycisków słyszalny, mute wyciszony. Oczywiście długość podświetlenia 1,3, czyli 1,5 sekundy i około 3 sekundy. I teraz mamy nowość, oczywiście RCVD. RCVD, czyli możliwość włączenia i wyłączenia automatycznej kalibracji czasu poprzez system Bluetooth, ale, moi drodzy, dopiero wtedy ta opcja jest możliwa, kiedy zegarek zostanie sparowany z aplikacją z telefonem. W tej chwili, jak widzicie, to też pokazywałem we wcześniejszych filmach dotyczących podobnych modeli, podobnie wyposażonych modeli, może tak? W tym wypadku ta opcja nie działa, bowiem zegarek nie został sparowany. No i wracamy do wyboru miasta dla Home Time, jest to Paryż, zapisujemy, ustawienia mamy zrobione. Ważna rzecz, w trybie ustawień przechodzimy do lewym przyciskiem Mode do migających sekund i teraz zobaczcie, dłuższe przytrzymanie prawego górnego przycisku Light w momencie, kiedy ustawienie jest na migających sekundach, pozwala na wyczyszczenie pary, Clear Pair. Czyli jeżeli zegarek był sparowany z innym telefonem, to możemy i reset all, kasowanie absolutnie wszystkich ustawień. OK, zapisujemy. Ustawienia zostały skasowane, powrót do ustawień fabrycznych, skasowana została informacja o sparowanych urządzeniach, jeżeli taka para by występowała wcześniej. OK, funkcje. Czas światowy. Czas światowy przesuwamy sobie prawym tylko dolnym przyciskiem, jak widzicie. Górny odpowiedzialny jest za podświetlenie. DST dla czasu światowego auto, off, on. Oczywiście zalecane jest ustawienie auto, tutaj innych opcji już nie ma. Zapisujemy. Dalej mamy stoper. Startujemy, zatrzymujemy, resetujemy, startujemy. Split time, uwalniamy split time, stop. Reset, start, pierwszy finish, drugi finish, odczyt drugiego finishu i reset. Timer, ustawiamy sobie timer. Zobaczmy, czyli będzie 24-godzinny timer, ale to co ciekawe, możliwość ustawienia sekundowego ustawienia timera. Startujemy prawym, zobaczcie, jest odliczanie 1, 0 i sobie lecą minutki. Zatrzymujemy, resetujemy. Alarmy.
alarm pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, czyli pięć niezależnych alarmów, sygnalizacja pełnej godziny, aktywacja sygnalizacji pełnej godziny przyciskiem adjust, włączone, wyłączone. Oczywiście tutaj mamy oznaczenia, przy których pojawiają się odpowiednie znaczniki. Jeżeli dana funkcja jest aktywna, mamy SIG, ALM i RCVD. Po udanej kalibracji zapewne znacznik RCVD będzie nam się tutaj pojawiał. Czyli mamy SIG on-off, ustawienie alarmów, absolutnie 5 alarmów ustawiamy w taki sam sposób. Dłuższe przytrzymanie lewego górnego przycisku adjust pozwala na wejść w tryb ustawień alarmu. Wybieramy sobie godzinę, minuty alarmu, zatwierdzamy, alarm jest aktywny, pojawia się informacja on i znacznik. I pamiętajmy, dezaktywacja, aktywacja alarmu, ok? Dobra. Wszystko. Podstawowa funkcjonalność zegarka GAB001. Mamy aplikację Casio Watches. W związku z tym muszę wam tylko powiedzieć, że gdzieś tam przez przypadek, bo ja nie mam w tej chwili zegarka, który współpracowałby z aplikacją Casio Watches, natomiast muszę wam powiedzieć, że odpaliłem tą aplikację jakiś czas temu i pojawiła się informacja o konieczności wyrażenia zgody, czy było pytanie, czy wyrażam zgodę na używanie śledzenia moich urządzeń i była informacja, wybór tak i nie. Agree, I don't agree. I teraz bez względu na to, co bym naciskał, aplikacja w ogóle nie reagowała. Restart telefonu nie pomagał, liczne próby, dopiero odinstalowanie i zainstalowanie aplikacji Casio Watches od samego początku pozwoliło mi na jakby wyrażenie zgody na zapisywanie mojej aktywności, czy śledzenie mojej aktywności i wtedy już mogłem przejść do kolejnych jakby etapów konfiguracji aplikacji. Aplikację Casio Watches już znacie, ona jest, była już prezentowana przeze mnie na moim kanale, w innych, przy okazji innych filmów. Mamy tutaj właśnie o kosteczkę, nowości, które się pojawiają, ale mamy zakładkę My Watch. Mamy My Watch, ok. I jest informacja Register Your Watch. No to robimy plusik. Informacja pojawia się oczywiście, jakie w tej chwili modele obsługiwane są. Zobaczcie, dlaczego Casio Watches, z uwagi na to, że nie jest to ograniczenie tylko do zegarków G-Shock, ale mamy tutaj Edifice, mamy Oceanusy, mamy MRG, czyli G-Shocki. I tak to moimi wygląda. Szukamy sobie G-Shocka. Widzicie? Posłużę się tutaj znacznikiem GAB001, czyli to jest informacja, jaki zegarek może zostać dodany. Zamykamy i proszę bardzo, należy podać numer modułu zegarka, który chcemy dodać. Oczywiście moduły są określone na dekielku, na tagach również. Tutaj mamy numer 5690, więc wpisujemy sobie numer 5690 i next. Okej, okay, o właśnie, zobaczcie, pojawił się ten model, o którym mówiłem, czyli będzie jeszcze model G, a okej, okay, czy jeszcze dwa będą, czyli jest czarny cały i taki czarny, transparentny z czerwonymi elementami, czyli to mógłby być ten model, który mógłby konkurować z tą czerwienią. To tutaj ewentualnie ja osobiście mógłbym rozważyć ten zakup. No ale zobaczcie, w tym wypadku nie ma pozostałych modeli, więc mamy if model name not found, wpisujemy, wybieramy sobie please make a selection, ok. Tutaj musimy zdefiniować G-Shock Baby G, Oceanus, Edifice, Protrek, dla nas będzie to G-Shock, done, model name, wpiszemy sobie, bo tego zegarka nie było, zobaczcie, czyli będzie to GA myślnik B 001 myślnik 4 AER. To będzie ta czerwona wersja. No i robimy register. Tutaj oczywiście od razu pojawia się informacja o dacie zakupu. Ok, zobaczcie, już sam jakby wygląd tego zegarka tarczy, która pojawia się na wyświetlaczu mojego telefonu, sugeruje, że dobrze wpisałem model, ponieważ mamy tutaj GAB001. Czyli teraz należy dłużej przytrzymać lewy dolny przycisk. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Powrót i jest connect. No, zobaczymy. Troszkę to
zajmuje zegarek i aplikacja troszeczkę myślą. Jest, ok. Pairing complete, czyli wszystko się udało. Zamykamy. Aplikacja, informacja o aplikacji, dobra, tam next, digital tour, ok. I mamy swój zegarek, tak? I teraz jeszcze jest jedna ciekawa opcja, czyli wchodzimy sobie w ten zegarek. Jest informacja, że jest on połączony, ale nie ma zdjęcia tego zegarka, więc wy możecie sobie takie zdjęcie tego modelu, którego brakowało na liście, zrobić i mamy trzy kropeczki i jest informacja Edit Watch Image, tak? Czyli klikacie sobie, przenosi was do galerii, wybieracie zdjęcie, które chcecie umieścić w aplikacji, które będzie odpowiednie dla konkretnego modelu i zapisujecie. W tym wypadku mamy również możliwość usunięcia informacji o parze, usunięcie pary, czyli usunięcie zegarka z aplikacji, przepraszam, usunięcie pary i edycja informacji o zegarku. Ok, czyli jesteśmy, słuchajcie, połączeni, mamy connected, możliwość sięgnięcia do instrukcji, no i teraz wszelkie ustawienia, zobaczcie, alarmy. Na przykład weźmiemy sobie sygnalizację pełnej godziny, teraz będzie SIG ON, wysyłamy do zegarka, tutaj na zegarku, mimo iż doświetlam, to widzicie, ten negatywowy wyświetlacz nie pozwala mojej kamerze na to, może pod złym kątem, żeby coś tutaj dostrzec, ale okej, udało się. Mamy na przykład timer. Okej, ustawiamy sobie timer, niech to będzie timer na przykład na... Ile zrobimy? Na 10 sekund. Wysyłamy informację do zegarka. Znowu tutaj na wyświetlaczu OK. Miga w górnej części wyświetlacza, miga OK. Ustawienie przeszło. Czas światowy. I tutaj zobaczcie, jak fajnie pojawi się od razu Warszawa dla naszego miasta światowego. Przepraszam, to oczywiście jest miasto lokalne. Ale mamy możliwość wyboru. Na przykład niech będą to, zobaczmy. Niech to będzie na przykład Barcelona. Ok, jest Barcelona, wybraliśmy. Wysyłamy informację do zegarka. Czas światowy będzie teraz Barcelona jako miasto drugiego czasu na świecie, czyli czasu światowego. Ok. Synchronizacja czasu. Tutaj mamy informacje, co zrobić, jeżeli synchronizacja nie jest możliwa, jaka jest tutaj pomoc i ustawienie automatycznej kalibracji czasu. To, co moglibyśmy teraz wykonać w ustawieniach RCVD on-off i teraz tu zobaczcie, mamy również możliwość wyłączenia albo pozostawienia automatycznej kalibracji czasu włączonej. Czyli to jest ten tak zwany tryb samolotowy, byśmy mogli powiedzieć, z którego należy skorzystać wsiadając do samolotu, czy w momencie przebywania w miejscach, gdzie niezbędne jest wyłączenie urządzeń komunikujących się na przykład poprzez system Bluetooth, są to najczęściej szpitale, jakieś tutaj lotniska, tego typu miejsca. Dobra, mamy tutaj manualną kalibrację położenia początkowego wskazówek. Ja nie jestem zwolennikiem, ja wolę kalibrować wskazówki ręcznie. Za chwileczkę pokażę wam jeszcze, jak dokonać korekty położenia początkowego wskazówek, no ale w tym wypadku na przykład ustawiamy sobie, wybieramy sobie wskazówkę, którą chcemy skalibrować i dostosowujemy ją. O, ona, jak widzicie, punkt zerowy jest oznaczony tutaj, no i jeżeli tego nie ma, to dotykając konkretnej tutaj, w konkretnym miejscu dotykając ekranu, możemy sobie ustawić czy skorygować położenie. Tutaj możemy wybrać, że będą to na przykład wskazówki. No i dokładnie taka sama sytuacja. Tu może powinienem pokazać, o, że w tym momencie wskazówki przesuwają się na godzinę 12. No i jeżeli one rozjechane, gdzieś tam ich położenie by było rozjechane, nie zgadzałoby się, to w tym wypadku również też możemy sobie dokonać kalibracji, wysyłając ten, a zresztą wyślemy, zobaczycie, proszę. O, i przesunęło się tak, jak sobie ustawiłem, widzicie? No właśnie. I za chwilkę po wskazaniu tutaj aplikacji dokonam korekty położenia początkowego manualnie. Świetnie się składa. Ok. Dobra, dalej mamy Phone Finder, tak? Czyli
użycie, zaraz to wam też pokażę, dłuższe prawego dolnego przycisku spowoduje uruchomienie nam tutaj przywołania telefonu. Możemy sobie wybrać jakąś predefiniowaną muzykę. No i możemy sobie zapisać, ok. Dalej mamy ustawienia zegarka, czyli to, co pokazywałem przed chwilką manualnie, możemy ustawić w przypadku aplikacji. No i właśnie, to jest ta informacja, zobaczcie, element, którego ja nie byłem pewien. App Information. W instrukcji obsługi jest napisane dokładnie tak. Można tak skonfigurować ustawienia zegarka, aby zegarek łącząc się z telefonem w celu regulacji aktualnego ustawienia czasu otrzymywał aktualizacje z aplikacji Casio Watches, a także inne informacje. No właśnie. Jeżeli włączone jest odbieranie informacji z aplikacji, zegarek otrzymuje informacje z aplikacji Casio Watches na opisanych poniżej zasadach. Za każdym razem, gdy zegarek automatycznie reguluje ustawienie czasu 4 razy na dobę, gdy naciśniesz przycisk D, czyli prawy dolny, w trybie godziny, by dostosować ustawienie wskazania czasu zegarka, gdy przytrzymasz wciśnięty przycisk C, czyli Mode, na co najmniej 3 sekundy, by połączyć zegarek z telefonem. Uwaga, jeśli odbierane są informacje z aplikacji Casio Watches, gdy zegarek jest w trybie godziny, to zegarek automatycznie przestawia się na ekran informacji z aplikacji. I teraz nic więcej nie udało mi się znaleźć w instrukcji obsługi. Zobaczcie tutaj, dokładnie to samo. Kiedy twój zegarek i smartfon są połączone, Casio Watches update'uje informacje, które mogą być otrzymywane przez twój zegarek i wyświetlane na wyświetlaczu LCD. Absolutnie nie mam pojęcia, jakie mogą być to informacje. Czy co, czy coś się nie powiodło, nie powiodła się kalibracja czasu? Nie mam pojęcia. Na pewno nie chodzi tutaj o, bo takiej informacji też nie znalazłem, jeżeli się mylę, to mnie sprostujcie, o wyświetlanie powiadomień, o nie wiem, przychodzącym połączeniu, o wiadomości. Nie wiem, jak to wygląda. Za chwileczkę jeszcze przejdę do wskazania. No ale tu dosłownie wszystko sobie możecie ustawić, tak samo jak chociażby czas połączenia zegarka na sztywno z aplikacją, 3, 5, 10 minut, czyli to jest czas, przez który w momencie wykonania połączenia connected będzie to sztywne połączenie między urządzeniami. Wybrałem sobie 5 minut, ok, i to jest wszystko. Ale zostawię sobie w tej chwili jeszcze telefon, zobaczcie. Jest cały czas tu informacja, ok. I przerwaliśmy sobie połączenie. Dobra. 11:55. I teraz zobaczcie. Prawy dolny przycisk. Raz. Mamy informację time. Czyli to jest connecting, w sensie szybka kalibracja czasu manualna, bez względu na tą automatyczną 4 razy na dobę. Według harmonogramu, jeśli mnie pamięć nie myli, to jest 0:30, 6:30, 12:30 i 18:30. Punkt został zapisany w aplikacji, to wam za chwilkę pokażę. Teraz dłuższe przytrzymanie. A, i to co ważne, zobaczcie, pojawił się ten znacznik tutaj RCVD. Ta kropeczka, która mówi, że wszystko nam się udało, że czas został skalibrowany. Dłuższe przytrzymanie w trybie godziny prawego dolnego przycisku jest Find. OK. Szuka nam telefonu, wystarczy, że aplikacja działa w tle. Zobaczcie. Znaleźliśmy swój telefon. Dobra. OK. Kalibracja wskazówek, czyli jesteśmy w trybie godziny. Zobaczcie, jest 11:57, a wskazówki pokazują 55, bo żeśmy tą minutową przesunęli w aplikacji troszeczkę w lewo, więc tak jakbyśmy chcieli wejść w tryb ustawień, ale dłużej przytrzymujemy przycisk Adjust, czyli mamy Set i Haset. Wskazówka trybów, ten czerwony punkcik i tu jest właśnie ta informacja Info. Czyli za chwilkę jeszcze połączymy zegarek z telefonem i zobaczymy, ale tu jest pozycja zerowa dla subtarczy. Jeżeli subtarcza wskazuje, czy niepoprawnie trafia wam w funkcję, to w trybie korekty prawym przyciskiem dolnym bądź prawym przyciskiem górnym bądź w aplikacji ustawiacie sobie wskazówkę tej tarczy trybów, czyli ten element z tą końcówką na info. Jeżeli to już uczynicie, to mode i wskazówki. Zobaczcie, ona jest źle położona, więc prawym przyciskiem dokonuję korekty i górnym sobie też cofam, bo za daleko mi się udało. Zatwierdzam, bo już nic więcej się nie da.
I zobaczcie, w tej chwili jest czas prawidłowy, tak? Czyli tutaj mamy 11:58 i taka godzina się tutaj pojawia. Ale zobaczymy, co się stanie. Jak jest connected? OK, czyli jest połączony w tej chwili zegarek, OK. A, jest jeszcze CNT, czyli connection. Tutaj telefon nam też wariuje, że tak powiem, czyli jest connecting informacja, dobra. Połączenie jest ustanowione, czyli jest tutaj CNCT, przepraszam, connected. No i teraz jest to info, tak? Czyli w tym wypadku są połączone zegarek z aplikacją, no i nie za bardzo rozumiem, o co chodzi z tym info. No być może, znaczy na pewno jakbym zegarek użytkował, mógł go ponosić, mógłbym wam nieco więcej o tym opowiedzieć, ale ta instrukcja obsługi zarówno w języku polskim, jak i angielskim jakoś nie do końca wyjaśnia. Tak dla mnie precyzyjnie wyświetlane są informacje o aplikacji, no ale w zasadzie nie wiem. Macie pomysł, sprawdziliście, napiszcie, będę bardzo wdzięczny, zresztą myślę, że większość widzów również będzie bardzo, bardzo wdzięczna. To tyle. Ustawienia jak najbardziej obcykane już. Przymierzmy zegarek, mój nadgarstek około 18,5 cm, obwód. Tutaj muszę zaznaczyć, że niewątpliwie będzie to zegarek bardziej kompaktowy, czyli mniejszy. I o ile ta czerwień nie wygląda źle, tak akurat przymierzając ten turkus, ja nie do końca jestem z niego zadowolony. Dla mnie zegarek wydaje się być troszeczkę mały, ale to tylko moje subiektywne odczucie. Dobrej jakości materiały. Tutaj mamy Carbon Core Guard oczywiście, co pozwala na pomniejszenie koperty i zabezpieczenie modułu przed uderzeniami, strząsami. Pamiętajmy, jest to G-Shock, więc myślę, że jest lekkim zegarkiem i będzie mógł być komfortowo bardzo użytkowany przez wszystkich w zasadzie. No być może osoby, chociaż zobaczcie, ile zostaje paska. W kostce jak zapinam, to gdzieś tutaj pasek się kończy, więc jest szansa na to, że również osoby z nieco większym obwodem nadgarstka będą mogły swobodnie używać GAB001. Ciekawe, jak będzie wyglądał, o ile będzie GAB002. Czyżby to nowa numeracja, jakiś tam powrót do korzeni, pamiętamy, były już takie numeracje 001, 002. Ale zobaczcie, co dla was przygotowałem. Zestawienie. Mamy zestawienie GAB001 z GW5000U. W tej perspektywie wcale ta nowość nie wydaje się być zegarkiem małym. Może troszkę przesadziłem, nie wiem. Jest na pewno wąskim zegarkiem o wąskiej kopercie. Zegarkiem, który będzie na pewno komfortowo użytkowany. GW5000. Dobra, przygotowałem sobie Kermita GBD200. No i zobaczcie, tutaj już troszeczkę inaczej, prawda? Ja wiem, że kolory robią robotę, no ale już widzicie, że wielkościowo kompaktowy, bardzo kompaktowy zegarek. OK. Jeszcze może tak. No to przygotowałem sobie jeszcze Rangemana GW9400. No i tu już jest przepaść. Zegarek jest taki płaski, wąski, wygodny będzie na nadgarstku. Czerwień jak najbardziej dla mnie na tak. Czekam na wasze komentarze i opinie. No a tutaj mamy już kolosa GSWH1000. Tak to wygląda, moi mili. Zobaczcie. To tyle. Za chwilkę pokażę wam podświetlenie w jednym i w drugim egzemplarzu. Zobaczymy, jak to wygląda. Liczę na wasze komentarze, subskrypcje. G-Shock Polska, wielkie, wielkie dzięki, że ostatnie nowości tak szybciutko są mi użyczane. Jestem mega wdzięczny. I teraz zobaczcie, co jeszcze zauważyłem. Ale detal, ej, normalnie wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Zobaczcie na znacznik godziny 12 i godziny 6. W tym wypadku, o, chodzi mi dokładnie o ten element i o ten. Różnią się od siebie. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, ale numer różnią się oczywiście zabarwieniem, bo jeżeli dobrze się przyjrzycie, to w tym wypadku, zobaczcie, ten element tutaj występuje, prawda? On jest, tylko jest czarny, tak samo tutaj. I wygląda na zupełnie inny, a to jest tylko kwestia farby. No ładnie Casio, takie tutaj nam robić,
Żarciki, no ale zupełnie serio, poważnie, wielkie, wielkie dzięki, czekam na wasze komentarze, opinie za chwilkę pokazuję podświetlenie i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!